Proszę powiedzieć, skąd pomysł na taką imprezę? Bo to takie trochę propagowanie właśnie takiego zawodu, który kiedyś to było tak, jak miasto się budowało, to najpierw przyjeżdżał kowal, a dopiero później się budowało miasto. Tak, budowały się i miasta, i wsie. Tu tak możemy jakby rozgraniczyć trochę tego kowala, bo był kowal miejski, kowal wiejski. Kowal miejski zajmował się sztuką, robił rzeczy bardziej artystyczne, natomiast kowal wiejski robił głównie dla rolnictwa jakieś usługi, tak? Podkuwał konie, naprawiał lemiesze, maszyny rolnicze. No ja zajmuję się kowalstwem od przeszło 20 lat. Zaczynałem wtedy, kiedy mniej więcej kuźnie w Polsce były zamykane. Ja wtedy zacząłem. Obserwuję na przestrzeni czasu tych 20 lat, także tych kuźni praktycznie nie ma. Kiedy robię pokazy na różnego rodzaju konkursach, wystawach, jakichś imprezach integracyjnych, pokazach gdzieś w plenerze, dzieci bardzo często nie wiedzą, co to jest kowadło, co to są kleszcze, nie mają w ogóle wyobrażenia, jak taka podkowa, załóżmy, czy liść, czy jakiś inny detal powstaje. No i właśnie gdzieś tam przyświeca mi taka myśl, żeby pokazać to dzieciom, zaznajomić z zawodem kowala, żeby same spróbowały stuknąć, wykuć coś, jakiś listek, tak jak widzimy tutaj przy pomocy kowali, którzy przyjechali do nas z całej Polski, można powiedzieć, kują jakieś drobne elementy. Wcześniej robiłem w drewnie, nauczyłem się troszkę od ojca, ojciec rzeźbił, ale sam z siebie po prostu zacząłem rozwijać po prostu swoją. No, mam zdolności jakieś artystyczne, coś tam i po prostu zacząłem kombinować, tak? Zacząłem się po prostu, jestem samoukiem, uczę się. No i teraz jeszcze poznałem właśnie kowala Marcina, także Aleksandra, jak tam, no to zacząłem się u niego uczyć po prostu i rozwijam swoje po prostu zdolności, tak? Ale tak wygląda już na to, że to taka poważna pasja. No, troszkę też na tym zarabiałem, tak? Bo wcześniej tam mam już jakieś tam osiągnięcia, tak? Mam jakieś prace. No i też na tym zarabiałem. Chciałbym też to związać po prostu, że jakąś tą, no coś, staram się działać w tym. Chciałbym jak najdłużej, że też nie chciałbym się sparzyć na tym, żeby nie odejść od tego, nie? No właśnie to, że macie tutaj na podorędziu właśnie kowala prawdziwego z krwi i kości, to pomaga w tym? Tak. Wcześniej się spotykałem z takim czymś, że nie chcieli uczyć. Ludzie odpychali starsi, że nie powiedzą, co tam, nie nauczą mnie. Ale Marcin jest w porządku, fajnym gościem jest, że no, powiedział, że przychodzi do niego na kuźnię, tak, pokaże mi co, jak i no, w ten sposób. Słyszałem, że kiedyś kowal w ogóle był. Jak to właśnie w tym Węgorzewie Koszalińskim jest? Historia z kowalem, można powiedzieć, to jest odtworzenie lokalnej historii na nowo, zapomnianej. Dla mnie, dla osoby, która przyjechała z zewnątrz do Węgorzewa, w ogóle bardzo ciekawej, bo już po 7 latach bycia sołtysem dowiedziałem się dopiero, który dom kiedyś zajmował kowal w Węgorzewie. I ten dom to jest, jak się wyjeżdża z Węgorzewa w kierunku Nasianów, przedostatni dom po prawej stronie, taki żółty, charakterystyczny dom. I tam podobno był kowal w latach 50. jeszcze, a potem gdzieś się dalej przeniósł. Ja mam szacunek, bo kowalstwo to jest ciężka praca, prawda? To nie jest udawanie czegoś, tak? To nie każdy potrafi być kowalem, nie? Także mamy coś takiego oryginalnego. Być może, bo historia Węgorzewa był kowal, ale historia Węgorzewa też się opiera na tym, że tutaj pierwsi osadnicy, którzy przybyli do Węgorzewa po wojnie w 1945 roku w czerwcu, to był szwadron Ułanu, warszawskiej dywizji kawalerii. I tu mieszka kilkanaście rodzin, potomków tych Ułanów, bo oni potem po rozformowaniu tu przybyli. A Ułan i kowal się idealnie pasuje nam, nie? I być może ci Ułani i ci kowale będzie tutaj właśnie dobre taki dla nich miejsce, żeby się ta tradycja odrodziła.